Dorota Gardias, witam Państwa i zapraszam na najświeższe pogodowe informacje. Na aurę w kraju będzie wpływał układ baryczny wysokiego ciśnienia. To już dobrze wróży i faktycznie będzie pięknie. Czwartek zapowiada się wyśmienicie. Temperatura iście letnia 27 i 28 stopni. Takie wartości mamy w lipcu, w sierpniu, a w tym roku również we wrześniu. Będziemy odczuwać gorąco, proszę Państwa, ponieważ ta temperatura to temperatura prognozowana w cieniu, więc w słońcu będzie dużo wyższa. Najniższa wartość w Suwałkach 24 stopnie, ta najwyższa w Łodzi i w Poznaniu. Południe, zachód, północ w okolicach 26-27 stopni Celsjusza. Generalnie nic w pogodzie złego dziać się nie będzie. Słoneczna, piękna pogoda, ale na południowym zachodzie Polski, zwłaszcza w rejonach górskich, będzie mocniej wiać. Ten wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Warto o tym wspomnieć. Ciśnienie atmosferyczne w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. A teraz sprawdźmy, co będzie działo się w kolejnych dniach. Już w piątek dotrze do nas front atmosferyczny, który na zachodzie przyniesie wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie będzie w piątek pogodnie i ciepło, 25 i 26 stopni, natomiast w strefie frontu już niższa temperatura od 20 do 23. W sobotę strefa frontu przemieści się do centrum, powędruje sobie na wschód i obejmie całą południową część kraju. Rozpogodzi się z kolei w północno-zachodniej części Polski. Temperatura od 19 stopni w okolicach Wrocławia, w centrum 20, na wschodzie od 23 do 26.